Zapraszamy do poznania nominowanych i laureatów Nagrody Płomień Roku 2023 w kategorii Wydarzenie, gdzie doceniamy aktywności i wydarzenia istotne dla szeroko rozumianej branży kominkowej. Nominowanymi w kategorii Wydarzenie zostali Targi Progetto Fuoco 2022 w Weronie, zorganizowane przez Piemetti. Nie tylko producenci i specjaliści z branży kominkowej wiosną 2022 roku byli spragnieni kominków. Również klienci w całej Europie ruszyli tłumnie na kominkowe zakupy. Kolejna edycja targów okazała się dużym sukcesem. Nie brakowało bogatej reprezentacji firm, ciekawych rozmów i nowości. Następna nominacja – otwarcie zrewitalizowanej starej kaflarni w Zdunach, gmina Zduny. Po trwającej 3 lata rewitalizacji najstarsza kaflarnia w Polsce zyskała nowe życie i stała się siedzibą Cechu Zdunów Polskich Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Piece. Dostępna jest tam też część kolekcji Muzeum Pieców i Kultury Ogniowej w Łaziskach. Obiekt pełni funkcje kulturalne, edukacyjne i turystyczne. Kolejna nominacja to powstanie i aktywność Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Izba zrzesza przedstawicieli różnych profesji. Wspólnym mianownikiem jest produkcja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kotły na biomasę, pompy ciepła, kominki, geotermię. Jednym z działań Izby jest współpraca z władzami krajowymi i samorządowymi przy tworzeniu przepisów związanych z produkcją urządzeń OZE. To niezwykle ważne w czasach transformacji energetycznej naszego kraju. Nominowane są też warsztaty zduńskie i kurs budowy kuchni kaflowej, zorganizowane w Łaziskach przez Zdunar Dawid Kozar i kominki Piotr Batura. Dwóch Zdunów połączyło siły i zorganizowało praktyczne warsztaty zduńskie. Co więcej, podczas zorganizowanych spotkań Zdunów i specjalistów w budowie pieców, kuchni i technik zduńskich było więcej. To pozwala na wymianę doświadczeń, naukę zawodu, nie tylko w teorii, ale też w praktyce. Nominowana została również Roczna Szkoła Zduńska 2022-2023 zorganizowana przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Po okresie przerwy spowodowanej pandemią swoją działalność dydaktyczną wznowił Małopolski Cech Zdunów i zorganizował roczny kurs zduński obejmujący zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Kurs przygotowuje do zdania egzaminów zawodowych naczelnika lub mistrza zduńskiego. Nominowany został też Festiwal Ceramiki w Pieckach, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach. To miejsce, w którym każdy może zobaczyć, dotknąć i podziwiać ceramikę. W 2022 roku festiwalowi towarzyszyło 30 warsztatów ceramicznych o różnorodnej tematyce. Było toczenie na kole, uczono jak łączyć ze sobą szkliwa, nie zabrakło też warsztatów dla dzieci. Takie wydarzenia to doskonała promocja ceramiki. Nominowana została też konferencja Kotły Małej Mocy zasilane paliwem stałym w Zawidowicach, zorganizowane przez Instytut Technologii Paliw i Energii oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski. Ogrzewanie węglem trzeba będzie czymś zastąpić. Konferencje, takie jak ta, pozwalają przyjrzeć się tendencjom oraz wymienić opinie wśród profesjonalistów i naukowców o możliwościach i wyzwaniach, jakie stają przed sektorem grzewczym w Polsce. Nominowane zostały też targi Warsaw Home and Contract 2022 w Nadarzynie, zorganizowane przez Ptak Warsaw Expo. Architekci, projektanci i inwestorzy tłumnie ruszyli po inspirację do Nadarzyna. Nic dziwnego, dla kilku hal, wielu wystawców z różnych sektorów związanych z wnętrzami rzeczywiście warto. Nie zabrakło też kominków i kafli, a zainteresowanie różnymi formami ognia w domu i ogrodzie było duże. Ważna nominacja Akcja Komin Bezpieczeństwa, Stowarzyszenia Kominy Polskie i Akcja Komin Awaryjny Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy. Dom bezpieczny to dom z kominem. Ten ważny temat został podjęty przez Stowarzyszenie Kominy Polskie i organizacje kominiarskie, które alarmują władze i zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia przepisów wymagających, by budynki mieszkalne posiadały kominy. Nominowany został też Kongres Pelletu 2022 w Warszawie, zorganizowany przez Power Meetings. Pellet to ekologiczna alternatywa tradycyjnych paliw, a Polska jest jednym ze znaczących producentów tego paliwa. Podczas kongresu poruszano ważne dla branży tematy,
perspektywy rozwoju, certyfikacje paletu, nowe technologie. Dodatkowo, poza konkursem, chcieliśmy zauważyć strefę ognia, zorganizowaną przez nasz magazyn Świat Kominków, wspólnie z partnerami na targach Budma, Gardenia, Instalacje oraz Warsaw Home and Contract w 2022 roku. Strefy cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających i były doskonałą promocją różnych form kominkowego ognia. Laureatami Nagrody Płomień Roku 2023 w kategorii wydarzenie są Akcja Komin Bezpieczeństwa, Stowarzyszenia Kominy Polskie i Akcja Komin Awaryjny Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy. Targi Progetto Foco 2022 w Weronie, zorganizowane przez Piementi. Powstanie i aktywność Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Otwarcie zrewitalizowanej starej kaplarni w Zdunach, gmina Zduny.